Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, witam państwa. Kilka miesięcy temu władze Opola zapowiedziały, że będzie budżet obywatelski w mieście. Czy coś się dzieje w tej sprawie? Tak, jesteśmy na etapie przygotowywania uchwały, która prawdopodobnie na wrześniową sesję trafi, która będzie uchwałą określającą zasady przygotowania budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Dlaczego dopiero na 2015 rok? No, sprawa budżetu obywatelskiego towarzyszy nam od samego początku naszej kadencji, bo to jest rzecz, która była dla nas nowych radnych, już dzisiaj nie takich nowych, ale 3 lata temu zdecydowanie nowych, będących pierwszą kadencję radnymi Opola, sprawą taką jedną z priorytetowych. Natomiast nie chcieliśmy tego robić po łebkach. Chcieliśmy najpierw przetestować to na istniejących jednostkach, które jednostkach miasta Opola, czyli jednostkach pomocniczych tak zwanych, czyli radach dzielnic. Przeznaczyliśmy najpierw mniejszą, później większą kwotę na konkursy dla rad dzielnic, aby zobaczyć, jak te organy sobie poradzą z pożytkowaniem tych pieniędzy. Wyszło całkiem nieźle, w związku z czym, zgodnie zresztą z naszym postanowieniem, stwierdziliśmy, że pora na drugi krok, już stworzenie rzeczywistego budżetu obywatelskiego, o którym decydować będą, do którego zgłaszać będą mogli swoje propozycje wszyscy mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje z terenu miasta Opola, i decydować również będą mogli wszyscy mieszkańcy, to znaczy odbędzie się głosowanie, zarówno elektroniczne, jak i takie osobiste, i w ten sposób zostaną wyłonione projekty, które będą realizowane w ramach tego budżetu obywatelskiego. Czy powstanie jakaś komisja, która będzie opiniowała chociażby to, czy te pomysły mieszkańców, które wygrały w głosowaniu, są sensowne i możliwe do realizacji? Tak, no to jest konieczne. Zresztą we wszystkich miastach, w których są budżety obywatelskie, i to nie tylko w Polsce, takie komisje muszą być, a to dlatego, że po pierwsze one oceniają ze względów formalno-prawnych takie wnioski, bo to mogą być tylko zadania własne gminy, w ten sposób finansowane. Po drugie, oceniają je pod kątem przydatności, ale przede wszystkim właściwie je kosztorysują, bo twórcy wniosków nie zawsze muszą znać realia, nie zawsze muszą być te wnioski właściwie oszacowane, i ktoś musi w sposób fachowy je oszacować, czyli stwierdzić, czy one mieszczą się w tym budżecie, czy nie. Jeżeli przyjmiemy kwotę A jako wartość budżetu, to jasne jest, że jeden wniosek nie może przekraczać tej kwoty. Czyli jeżeli to będzie, nie wiem, załóżmy 1 000 000 zł, to muszą być to wnioski, które zmieszczą się w tym milionie, bo nie będzie możliwości finansowania ich z innych źródeł. A czy wiadomo już, ile będzie przeznaczone na budżet obywatelski? No, w tej chwili negocjujemy, można powiedzieć, z miastem te wartości, dlatego że pamiętajmy o tym, że to chodzi o budżet 2015 roku. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania budżetu w 2014 roku i to na tym się koncentrujemy oczywiście, czyli trwają jeszcze do 15 sierpnia składania wniosków do tego budżetu. To oczywiście zależy też od tego, jaka sytuacja będzie za rok, bo to musimy przewidzieć w budżecie 2015. Realizacja wszystkich wniosków z budżetu obywatelskiego będzie się odbywała w 2015 roku i z tamtego budżetu musi być to wzięte, dlatego dzisiaj nie chciałbym mówić o kwocie. Oczywiście mamy pewne plany, ona będzie kwotą, która jest taka porównywalna z innymi miastami, mamy nadzieję, natomiast chyba nie za wcześnie o tym mówić, o konkretach, żeby nie było później rozczarowań, albo żeby była dobra niespodzianka. Skoro uchwała na temat budżetu obywatelskiego będzie procedowana na sesji wrześniowej, to dlaczego dopiero w 2015 roku ten budżet będzie realizowany? No bo to jest specyfika właśnie budżetu obywatelskiego, bo to nie jest tak, że możemy sobie wszystko przeprowadzić sami, bo tak tworzymy budżet. Pamiętajmy, że budżet tworzy się od mniej więcej właśnie od sierpnia do listopada, kiedy on jest uchwalany. W związku z czym taki normalny budżet. A budżet obywatelski polega właśnie na tym, żeby to obywatele mieli okazję skonsultować, dowiedzieć się o tym, to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieli o tym, że jest taka możliwość, żeby mieli odpowiedni czas na to, żeby zastanowić się nad tym, rozejrzeć się, co wokół nich by wymagało takiego wniosku, żeby przygotować odpowiedni wniosek, żeby ten wniosek został właśnie przez odpowiednią komisję powołaną przez Urząd Miasta Opola przerobiony, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, ta cała procedura, oceniony, następnie stworzona lista, następnie ta lista rozpropagowana i odbywający się przez około miesiąc, półtora może, głosowanie wyłania dopiero listę rankingową. Dlatego to wymaga ładnych kilku miesięcy pracy,
Po to też, żeby to był rzeczywiście budżet obywatelski, a nie budżet taki z pozoru obywatelski, czyli tak naprawdę stworzony przez urzędników i w jakimś tam marnym stopniu skonsultowany z mieszkańcami. Bardzo zależy nam na tym, żeby po pierwsze wniosków było bardzo dużo, po drugie, żeby i to zwłaszcza, żeby głosowanie cieszyło się dużym powodzeniem. Dlatego będziemy prowadzić akcję promującą ten budżet obywatelski. Mam nadzieję, że obywatele miasta Opola podejdą do tego znacznie, może nie tyle poważniej, co entuzjastyczniej niż w przypadku konsultacji społecznych. Bo jak pani redaktor wie, konsultacje społeczne nawet w tych takich kluczowych, wydawałoby się, dla miasta sprawach, które budzą emocje w mediach często. Niestety spotykałem się z dość marnym zainteresowaniem podczas konsultacji, kiedy jest okazja do tego, żeby się wypowiedzieć na tak lub na nie. Do tej pory Platforma Obywatelska, radni Platformy Obywatelskiej w Opolu twierdzili, że nie potrzeba miastu budżetu obywatelskiego, bo mieszkańcy mogą i tak składać pomysły do tego zwykłego budżetu swoje. Poza tym są budżety rad dzielnic i tam też w pewien sposób to się odbywa obywatelsko, że mieszkańcy rad dzielnic mogą decydować, na co te pieniądze wydawać. Takie już konkretne prace nad budżetem obywatelskim będą się odbywały, jak pan powiedział, w 2015 roku, czyli blisko wyborów. Nie. Wybory są w 2014 roku. A budżet obywatelski właśnie dlatego no, nie jest to zagrywka na wybory, tylko naprawdę przemyślane działanie, tak aby ono zostało merytorycznie przygotowane. Ale wiele partii mówi o tym, że potrzeba wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Ale Platforma Obywatelska też o tym mówiła. Platforma Obywatelska w 2014 roku, prowadząc już konsultacje na temat budżetu obywatelskiego, wybija argument innym partiom z ręki. Nie, to nie jest żadna gra polityczna. Ja powiedziałem o tym, w jaki sposób myśleliśmy o tym, jak się przygotowywaliśmy. Nie wiem, skąd to twierdzenie na samym początku pytania, że do tej pory Platforma Obywatelska twierdziła, że budżet obywatelski dla miasta Opola jest niepotrzebny. Od początku kadencji rozmawialiśmy i obserwowaliśmy wyraźnie, zwłaszcza Sopot, który jest pionierem w Polsce, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. I widzieliśmy, że tam również to nie przebiega tak bardzo szybko, jakby się wydawało. Owszem, my chcieliśmy najpierw przetestować to na radach dzielnic, bo to zdaje się być takim właściwym organem. To wyszło, zresztą nasz koalicjant również o to zabiegał. Sprawdziliśmy, jak wyglądał podział tych środków, jak one były wydatkowane, tych przeznaczonych dla dzielnic, i stwierdziliśmy, że już najwyższa pora do tego, jesteśmy przygotowani do tego, żeby rozpocząć procedurę budżetu obywatelskiego. To zdaje się być zupełnie oczywiste. Zresztą takim głównym, można powiedzieć, główną instytucją, która promuje budżet obywatelski, jest Instytut Obywatelski. A jak wiadomo, Instytut Obywatelski jest to fundacja, która stanowi zaplecze merytoryczne, czyli tak zwany think tank Platformy Obywatelskiej. I to właśnie ludzie z Instytutu Obywatelskiego promują tę ideę budżetu obywatelskiego, więc no, nie można powiedzieć, żeby to było niezgodne z naszymi założeniami. A czy w takim razie zostaną te budżety rad dzielnic wydawane w formie konkursu, kiedy będzie budżet obywatelski wprowadzony? No nad tym będziemy się zastanawiać, jak to zbudżetować przede wszystkim. Raczej zależałoby nam na tym, żeby pozostawić i to, bo rady dzielnic nie po to powstawały, żeby im teraz odbierać wszystko, bo jest budżet obywatelski. Chcielibyśmy, aby to było równoległe, bo rady dzielnic dobrze sobie w miarę radzą. To znaczy, powiedzmy tak, radzą sobie różnie, bo są różne rady dzielnic, ale są takie, które sobie doskonale radzą z zarządzaniem tymi środkami. W związku z czym, w zależności od sytuacji budżetowej, która będzie w przyszłym roku, będziemy decydować o tym, jaką kwotę po pierwsze przeznaczyć na budżet obywatelski, ale starając się być może zachować przynajmniej w pierwszych latach ten dotychczasowy sposób dzielenia dla jednostek pomocniczych. Czekamy w takim razie na już uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Opolu. Pod koniec września. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem rozmowy w Cztery Oczy był Szymon Ogłaza, radny Opola. Dziękuję, życzę miłego dnia.